szukanie. Kiedy słyszymy słowo ubóstwo, kojarzy nam się to zawsze z brakiem czegoś, z rezygnacją z czegoś. I faktycznie tak jest, ale to jest tylko częściowe. Ponieważ ubóstwo to nie jest tracenie, ale otrzymywanie. Słowo ubogi to znaczy ktoś, kto jest uboga, kto jest całkowicie w Bogu zakorzeniony, kto jest w Bogu pochłonięty, kto jest świadomy tego, że jest bardzo kochany przez Boga, że posiada Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego akceptację. I wówczas to wszystko, co nas otacza, to zewnętrzne, ma swoją wartość, ma swoje znaczenie, ale dla nas zupełnie inne. Dam taki przykład. Kiedy posiadasz sztabkę złota, jest ona bardzo drogocenna, jest ona Twoim oczkiem w głowie, ale kiedy otrzymujesz w darze ogromną wyspę i na tej wyspie ulice pokryte są złotem i chodniki pokryte są sztabkami złota i kiedy mosty na tej wyspie są ze złota i pałac, w którym mieszkasz, jest cały ozdobiony złotem i nawet zastawa, na której wiesz, jest złota, to chociaż ta Twoja sztabka złota nie straciła żadnej wartości, jest nadal tak samo wartościowa, jak była, to patrzysz na nią inaczej. Ma dla Ciebie już zupełnie inne znaczenie. I tak samo jest z nami. Kiedy jesteśmy świadomi głębokiej miłości Boga, kiedy doświadczamy tej miłości, wówczas to, co nas otacza, to zewnętrzne, to, że czegoś nam brakuje, że czegoś nie mamy, że może nie mamy wszystkich rzeczy, które byśmy chcieli mieć, to, że nie zawsze jesteśmy zrozumieni, to, że czasami musimy zrezygnować ze swojego zdania, ze swoich planów, traci zupełnie inne znaczenie. Ma swoją wartość, ale zupełnie na to inaczej patrzymy. Takim wielkim przykładem dla nas jest Maryja. Ona była głęboko zjednoczona z Bogiem i kiedy przyszedł do niej anioł, ona umiała powiedzieć fiat. Ona umiała zrezygnować z tego, co dla niej było ważne. Z rodziny, ze swojego życia, ze swoich planów. Umiała powiedzieć Bogu tak i chociaż dla niej było to trudne, bo nie rozumiała wielu rzeczy, to przez całe życie umiała przyjmować to, co Pan Bóg jej zsyłał. Umiała to swoje fiat powtarzać każdego dnia. I życzę każdemu i każdej z Was, abyście umieli tak głęboko zakorzenić się w Boga, tak bardzo poczuć miłość Bożą, że to wszystko, co zewnętrznie będzie ważne, ale to wszystko będzie, na to wszystko będziecie patrzeć przez pryzmat miłości Bożej. Szczęść.